Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą programu ISTA skasować wartości adaptacyjne automatycznej skrzyni biegów. Jeśli jesteśmy tutaj w tym głównym menu, klikamy czynności, następnie funkcje serwisowe, engine, transmission, adjustment i tutaj mamy teraz display and reset adaption value. Czyli wyświetl i zresetuj wartości adaptacyjne. Klikamy sobie w to. Rozpocznij wyszukiwanie. ABL. Wyświetl. Teraz jest testowana komunikacja z samochodem. Dalej. Jedynka display, czyli wyświetl adaptację. I teraz możemy podejrzeć sobie, jakie czasy zapełnień mają poszczególne sprzęgła. Robimy dalej. Zresetujemy sobie je teraz. Klikamy dalej. I wartości adaptacyjne zostały skasowane. Skrzynia biegów na nowo będzie zbierać teraz te wartości i zapisywać je. Zakończymy sobie teraz tą funkcję. Jest teraz też jeszcze opcja jedna, czyli zresetowanie funkcji uczenia się. Rozpocznij wyszukiwanie, następnie ABL. Dalej. No i wartość została skasowana. Musimy teraz na nowo nauczyć skrzynię poprawnie pracować. Aby to zrobić, jest pewien proces, który musimy przejść. Wystarczy, że z równej nawierzchni startujemy, załączając wszystkie biegi. Następnie pozwalamy autu zwolnić, delikatnie hamując, tak aby wszystkie biegi z szóstki zeszły do jedynki. Zatrzymujemy się i powtarzamy tą procedurę 6 razy. Szczegółowy opis znajduje się w opisie pod filmem. Podsumowując, jeśli Wasza skrzynia gubi się, zmienia biegi nie tak, jak chcielibyście, są tąpnięcia, szarpnięcia, nie wie, który bieg należy włączyć, możecie spróbować właśnie zresetować te wartości, te adaptacje za pomocą programu. No, powinno być lepiej. Jeśli nie będzie lepiej, no to odpowiedź macie gotową. Czeka Was remont skrzyni. W najlepszym wypadku to regeneracja mechatroniki, czyli płyta separacyjna, tłoczki mechatronika, zawory, które są w tej mechatronice. No, także pokrótce tak to wygląda. No i oczywiście olej, filtr z misą. Ale najpierw możecie spróbować w ten sposób, czyli skasować te wartości, nauczyć ją od nowa prawidłowo jeździć. To by było na tyle. Dzięki i pozdrawiam. Do następnego filmu. Cześć!